A od zaprzysiężenia Andrzeja Dudy na prezydenta właśnie minął rok. Na Podkarpaciu podczas wyborów obecny prezydent uzyskał najlepszy wynik w kraju. W drugiej turze głosowało tu na niego ponad 71% wyborców. Były miejsca jak na przykład gmina Jeżowe, gdzie uzyskał 92% głosów. Najwięcej w Polsce. Ale majowe wybory poprzedziła długa 6-miesięczna kampania wyborcza. Styczeń 2015, Rzeszów. Andrzej Duda deklaruje, że polityka powinna polegać na tworzeniu nowych miejsc pracy. Kilka tygodni później powtarza w Stalowej Woli, że jego ambicją jest powrót młodych ludzi z emigracji do Polski. Polacy są inteligentnymi, niezwykle zdolnymi ludźmi. Wielu z nich dzisiaj pracuje na polskich uczelniach. Wielu też niestety wyjechało za granicę, ale wielu z nich pracuje na polskich uczelniach. Ja wierzę w to, że ci z zagranicy także mogą wrócić, tylko musimy także dla uczelni dać szansę rozwojową. Kandydat PiS często powtarza na Podkarpaciu, że gospodarka musi się opierać na nowoczesnych technologiach i rodzimej produkcji. W kwietniu spotyka się ze związkowcami z mieleckich PZL i opowiada za patriotyzmem gospodarczym. Mówi, że polska armia powinna się opierać na polskich zakładach i dziwi się, że zamówienia na śmigłowce złożono u francuskiego Airbusa. Pieniądz, proszę państwa, ma narodowość. Te pieniądze, które my będziemy wydawali na dozbrojenie polskiej armii, powinny w jak największym stopniu pozostać w Polsce. Pozostać, zasilać nasz budżet, zasilać naszą gospodarkę, zasilać budżety rodzinne tych, którzy w tych firmach pracują. Duda Bus jest prawie w każdym podkarpackim powiecie. Na uroczystościach kościelnych i na konferencjach prasowych. Wybory 24 maja przynoszą Andrzejowi Dudzie na Podkarpaciu najlepszy wynik w kraju, ponad 71% głosów. Prezydent już po zaprzysiężeniu mówi nowym posłom w Sejmie, co powinno być podwaliną polskiej racji stanu. Jestem przekonany, że to, co dla nas absolutnie wspólne, to jest Rzeczpospolita, która ma być niepodległa, silna i która ma być jak najlepsza dla swoich obywateli. Zdania na temat wypełniania przez Andrzeja Dudę obowiązków głowy państwa są w społeczeństwie równo podzielone. 44% badanych na początku lipca dobrze oceniało pracę prezydenta, taki sam odsetek badanych miał krytyczną opinię. W lipcu zaufanie do prezydenta zadeklarowało 62% ankietowanych i są to najlepsze z dotąd rejestrowanych ocen Andrzeja Dudy. W stosunku do czerwca zaufanie do prezydenta wzrosło o 4 punkty procentowe.